Witajcie moi drodzy w grze Escape the Pacific. Jest to podobna gra, bym powiedział, do Stranded Deep. Jest to survival, jesteśmy na wyspie, musimy przeżyć tyle. Jest gra całkiem fajna, wczesny dostęp, early access. Długo już jest we wczesnym dostępie, ale widać, że twórcy coś z tym robią. Kiedyś była no, nie do grania. Bawiłem się w nią kilka lat temu, ale teraz myślę, że może warto spróbować zobaczyć, co się w niej zmieniło. Jest to odcinek taki jednorazowy, żebyśmy po prostu sobie zobaczyli, jak gra wygląda, czy warto jej poświęcić uwagę, a może tak, może bardzo mi się spodoba, nie wiem. I jak wyglądają prace? Możemy tutaj sobie w ogóle wybrać wyspę, widzę. Wiem, że tutaj możemy sobie chyba regenerować wyspę, ale ja bym sobie już zostawił taką, która jest. Chyba tak. Słuchajcie, nie wiem, czy mamy jakieś języki inne. Pierwszy raz to ją naprawdę od ponad roku czy dwóch włączyłem. Nie pamiętam dokładnie, kiedy w nią grałem. I tylko chwilkę, wiesz, pierwszy zobaczyłem, co, jak ona wygląda, no i średnio mi się podobała. No dobra, dajmy jej jakąś profiles. Dobra, pierwszy profile. Dajmy jej szansę. Zobaczmy. Beginner, dobrze. Easy mode na razie. Aha, czyli scenariusza jeszcze nie ma żadnego. Na razie to jest sandbox. Dobra, next. Możemy wybrać Davida albo Gabriela, czyli tak samo jak poprzednio. Na razie Gabriel nie może, tylko David. Tutaj mamy jego statystyki normalne, lazy, athletic, strong, czyli ma dużo siły, a tak to jest wszystko tak w miarę. Ja bym dał mu stronga, co nie chłopak jest. Tutaj możemy ustawić sobie temperaturę, jaką byśmy chcieli, wiatr, deszcz, na razie wszystko jest na normalu. Start. Inicjalizuje. Dość długo. Czyli, o dobra, płynę sobie pod wodą, jak to wygląda. Trochę mgliście, ale spoko. Dobra. Czyli zaczyna się podobnie jak Stranded Deep, tylko że w Stranded Deep my lecimy samolotem i się rozbijamy. I wtedy jesteśmy przy wyspie. Tutaj musimy sami dopłynąć. Nie wiadomo, jak się tam dostaliśmy. Więc przed tą grą jeszcze długa droga, jeżeli chodzi o survival. Aż nie, przepraszam, o fabułę, o story. Are there any signs of life? O, jest strzałka. Już zrobiona. See what to find over arrow pointing. Aha, żeby... Co wskazuje arrow? Tam jakąś wyspę wskazuje. Nie wiem, czy to o to chodzi. Czy ja mam płynąć po jakąś muszelki? Nie mogę wziąć nawet ich. Kluczy. Put to bag. First time crafting hammer. If you want to survive, you need to get a craft some hammer. Ok, start. No dobra, no to mi gra pomaga, dobrze. No to dobrze, niech pomaga. Cool. Drop to tutaj koło tego, tą muszelkę. Dobra, co ja muszę mieć? Place the crude hammer blueprint. Ok. Jak się robi blueprint crafting? Primitive hammer blueprint. Ok. Crude hammer, a nie primitive. A to jest jakieś inne? Primitive.
Dziwne. Tu jest napisane primitive, tam napisane crude. Może mój angielski po prostu może nie rozumiem, co to znaczy. Wygląda cały czas podobnie, jak przedtem grałem, czyli trochę dziwnie. Nie do końca mi to odpowiada, no ale dobra. Żeby zrobić ten hammer potrzebujemy, żeby zrobić ten młotek potrzebujemy małego kijka. Krabiki chodzą. Więc poszukajmy. Kurczę, brzydko ta gra wygląda. No mamy kijek. Kurczę, naciskam. Naciskam prawy przycisk myszy i się okazuje, że to nie to. I co, to nie jest ten? A nie, włożyłem. Small rock 2x2. Small carving. Shard, co? Carving rock. Small rock, weźmy jeden. Czy ja mogę to dodać tu? A nie mogę. No to odłóż to. Niech tam wskazuje dalej. Dobra, jakiś carving stone. Czy carving rock. Co to jest? Carving. Pick up. Wow. No dobra, mamy wielki kamień. To na pewno nie jest dobre do... Ale ta strzałka mi pokazuje... Albo na żółwia, który tu chodzi. A jakbym zrzucił kamień na żółwia, co by się mu stało? Przygniótłby go? Nie. Jeszcze raz. Odchodzi mi kamień. O nie. Dobra. Dobra, rzuć tego kamienia tu. No i co ja mam z nim zrobić? Hit with rock. Okej. Już wiem. Biorę sobie rocka. Przywal mu. O, i mamy carving. Brawo, ty. No ale... Jak ja mam to? Pick up shard. Co? Nie wiem, o co chodzi. Jeszcze raz bierzemy. No pierwsze co, gra nie jest intuicyjna. Nogi mam. To jest ważne. Przywal temu. Aha, zmniejszają się. Było 300, 200, 100. Store hammer. Stone shard. To jest to. Weź to. I tu włóż. Dobra. Small carving rock. Albo small rock. Small rock. Mamy duży kamień. Więc ja wezmę. Przywalę i... jeden jest. Dwa są. Czy ja potrzebowałem jeden czy dwa? Dwa. Jeden. A nie, to ja muszę puknąć tylko. Bez sensu. No pick up. Axe teraz. Dobra, musimy zrobić teraz siekierę. Bez sensu, dziwnie się gra w tą grę. Dobra. Crafting, to jest axe. Tak. Dobra, niech leży. Axe stone shard. Pick up small stick and add small stick to the blueprint. Szukamy small sticka. Dzień dobry, krabiku. Ojcie, zje mnie długo, ja wiem. No tam jest small stick. Co to jest? Wiosło. A to jest small stick? Tak. Pick up. Dobra, bierzemy. Mogłaby być ta gra po polsku, to by było super. No dobra, mamy. Ok. Find a hammer stone shard. Tu jest hammer.
Weź to. Przywal temu 300, 200, 100. Jest Hammerstone. Dodaj. Axton Shard. A. Czyli jeszcze przywalić trzeba. Tak długo jak będzie aks. Siekierkowy. O, właśnie. I dodaj. I teraz hammerem trzeba przywalić. Zaczynam rozumieć, o co chodzi. Pyk. I pyk. I podnieś. A teraz kokonat. Trzeba coś zjeść. Fajny brown coconut. Hit with something sharp. Dobra, szukamy kokonata. Jest. Dobra. I przywalić czymś ostrym. Dobra. I co teraz? Stripped coconut. Hit the stripped coconut with the axe. Wypijemy sobie to. Pick up, drink. O. O. Cut the coconut with a knife. Że co? The knife? Ja nie mam noża. Nie pokazał mi samouczek, jak zrobić nóż. Dobra, wyrzuć to. No to zrobię. Już wiem, że robi się w ten sposób. Knife. Cyk. Źle znowu. Bez sensu. W ogóle klawisze tutaj... Strasznie dziwna rzecz. Knife Stone Shard, czyli pewnie trzeba walnąć więcej razy. Podnieś to. I wal w ten carving znowu. Hammer. Teraz będzie axe. I teraz będzie pewnie knife. Tak. Mądre to. Podnieś to. Dodaj do noża. O kurka. Cyk. I dodaj do tutaj. Small stick trzeba znaleźć znowu. Ja cię kręcę. Wiesz co? A gdzie jest moja siekierka? To jest hammer. Gdzie mam siekierę? Nie mam w inwentarzu mojej siekierki. Czyżby ją zostawiłem ją, jak podniosłem kokonata? Toś chyba nie. O, ja cię kręcę tu. Jest siekierka, faktycznie. To ja nie mogę więcej rzeczy nosić ze sobą? Jakie to jest głupie. No przywal. Nie, small sticka muszę. A mogę to rozwalić? Oleander. Będę miał z tego kijek, czy będę miał jakąś roślinkę tylko? Są kijki. Long. To rozumiem, żeby mieć small, to muszę przewalić. Tak. No i opuszcza. Kurczę, jedną rzecz tylko, czy tu można mieć hamera, weź. I przywal. Raz i dwa. Rzuć. Weź to. I teraz przywal. Nożem. Ok, i mamy raw coconut flesh. Enjoy. No to zjedz. Pu. Zaliczone. Ale mam tutaj wytwory swoje. Ciekawe. Short trip. Co tam jest? No tam jest coś. Czy ja mogę... Ja się obawiam. W ogóle tak, słuchajcie, wezmę sobie to. No backpack, no nic nie mogę. Wiecie co, ja nie chcę tych tool belt.
Czy ja to mogę wywalić? Jedynka. Q. Dwójka. Q. Wezmę to. Co to się? Gdzie? Już nie widać żadnych chmur nawet. Dobra, zobaczymy. O, mam swoje narzędzia. No dobra, jestem napity, najedzony. Tam mamy płynąć. To popłynę. Mam nadzieję, że rekinów tutaj nie ma. Każą mi płynąć. No to płynę. Popatrzmy, jak wygląda pod wodą. Ładne rybki. O, cześć. Dobra, do góry. Ja nie mogę wypłynąć. No. Short trip, tak? Ja nie widzę, gdzie ja płynę. Słuchajcie, jaki short trip niby, ale kurde, tu nic nie widać. Jest tam coś. Jakaś mała wyspa. Albo tratwa. Kurde, pod wodę idę cały czas. Jestem zmęczony już. Mi zmęczenie. Nie, to woda. Kurczę, muszę tak płynąć chyba, bo dziwnie się pływa w ogóle. No i deszcz, nie? Ale odgłosy są fajne. No jak, gdzie? Słuchajcie, no. Zaraz zginę. Ja nie widzę nic tam. Niby short trip, ale nie ma tej wysepki. Ja cię kręcę, zaraz zginę. Dobra, start robić. Wracam na wyspę. Zrobię campfire. Jak przeżyję. Zimno mi. Muszę rozpalić ogień. Tam popłynę sobie, jak będę miał trochę. O Jezu, muszę tu górę to chwilę wypływać. I'm cold. Tu jest moja wyspa. Dobra, tam płynę. W ogóle mnie znosi, mam wrażenie. Okej, okay, płyniemy na wyspę. Wow, ale się pogoda zrobiła. Very cold. Czyli umrę z przeziębienia. Albo po prostu za zimno mi zamarznę. No mi się pogoda zrobiła taka brzydka. Ale długo on płynie. Nie dało się rady dopłynąć do tamtej wysepki. Może innym razem. Ale już jestem blisko, dobra. Już jestem blisko. Zamarzam. Norma. Jak to w survivalach. Ale się pogoda zrobiła straszna. Jak ja mam sobie ognisko tutaj zrobić teraz taką pogodę? Place a campfire. No spróbuję. I teraz fire sticky. Czyli muszę sobie chyba, to jest się, to jest pod dwójką. I to będzie fire stick? Tak. O. Jeden. Bez sensu, podnosi się E, ale żeby włożyć, to trzeba użyć myszki. Podnosi się, tam to opuszcza, a wkładam tym. Podnosi się, ale wali się myszką. Jestem ciekaw.
at 10 rocks the small campfire. Dziesięć kamieni. Czy ich pogięło? Mam kamienie, ale ja chciałem tą strzałeczkę walić ją. Teraz small rock. Nie mogę. Jeden. Drugi. Trzeci. I tak będziemy, kurczę. No chyba po to tutaj to jest. Czwarty. Piąty. Szósty. Dokładnie 10 jest. To jest chyba po to. Aby właśnie zrobić sobie ognisko. Ok, jeszcze jeden. Pyk. I co teraz? Add 4 sticks, small sticks to the campfire. Ja cię kręcę naprawdę. Raz. Ok. Gdzie jest moja siekierka? Przywal. I tutaj też. Dobra, i weź to. Dodaj. To. Dodaj. To. I dodaj. I co teraz? Add 4 small sticks to the medium campfire. Insert kindling. Znowu nie rozumiem. Jeszcze więcej? Jeszcze więcej. Powaliło ich. Cóż to, co to za ognisko? A, jest mi zimno w ogóle. Gdzie tu mamy statystyki w ogóle, czy ja jestem żywy, czy ja nie jestem żywy, czy głodny, czy spragniony? Nic nie widzę. Small stick. No i jest. Insert killing teraz. Czyli trzeba zrobić to. Nie. Fire soul. Słuchajcie, kindling, to jest kindling. Jestem przekonany, że to jest do rozpałki. Fire soul. Insert kindling. Kindling. Kindling? Co to jest kindling? Czekajcie, czekajcie. Czym można by było zapalić? Podłożyć coś. Tak, trzeba trawę. Ale co jeszcze może być dobre? O, mam wodę w tym kokonacie. Super, się napełniło. Ale trawy on nie zbierał żadnej. Ej. A gdzie są te moje... A to? Jakbym to walnął, to się powstanie. Nic się nie powstało. To weź to. Kurde. Naprawdę? Wyrzuć to tutaj, bo ja nie wiem, czy to... Może się to przyda jako rozpałka. I chodźmy po... Jezu, znowu wiedziałem, że zgicę, że... Zgubię. No naprawdę?
trawie nie można nic zostawiać. Dobra, zostawmy to. Weźmy to. Czy ja to mogę dodać jako rozpałkę? Nie. Dobra, zobaczmy, jak się to stworzy. Coconut fiber, fire stick i small stick. Small stick, wet. To nieważne. Dodaj, weź tą. I rozwal na fire sticka. Mamy fire sticka, dodaj. I coconut fiber teraz. No i dupa. Skąd ja wezmę coconut fiber? Czekaj, zostaw to, bo później będziesz gubić, szukać. Dziwna jest ta gra. Nie, czyli ona jest, ona ma potencjał, ale kurde, musi coś... Nie mogę więcej wziąć, tylko pojedynczo. Jak ja mam... A weźmy... Przydzwońmy nożem. Tak, trzeba było nożem to przywalić, patrzcie. A gdzie jest ten kindling? Ej. Czy ja to usunąłem stworzenia i wszystkie mi rzeczy zginęły? Ale bez sensu. Naprawdę? Czy ja to wyrzuciłem? Nie, normalnie mnie już denerwuje ta gra. Już mam dosyć. Wszystko zniknęło, nie? Dobra. Jeszcze raz ty. A więc tak, weź small sticka. Fire stick też trzeba ułożyć. Tu gdzieś był small stick. Przywal. Weź small sticka. Włóż coconut fiber. Włóż fire saw. Weź. No kindling. Co to jest, kurde, kindling? Już siekierki nie mam. Tu jest. Co to jest kindling? Co to jest kindling? Ja jestem ślepy, albo ja tego nie widzę. To jest jakaś rozpałka pewnie, ale skąd ja mam to wziąć? Kurta, nie mam pojęcia. Ja bym musiał zobaczyć, czy ja mogę wziąć, nie wiem, dwójkę. Czy ja to mogę nożykiem? Nie. Jaki kindling? Skąd ja wezmę kindling? Tym nie mogę. No i teraz mam co przy sobie? Dobra, zetnijmy palmę. Czym ja to ścinam?
O, są. O, te są. Można tutaj kokonaty. Ale co to jest kindling? Big Fire. Insert kindling to the big fire. No i tyle mi to mówi, nie? J, journal. Many easy flammable metals can be used as kindling. Coconut fiber, dry grass, tiny sticks. Dobra, dzięki, że... Kurde, w końcu ktoś się... Ale miałem dwa te, nie? Coconut. Small fire stick is kindling. Czekajcie, żurnal jeszcze raz. O kurczę, no i dupa, i teraz nie wiem. No kindling. Tiny sticks, dry grass. Czy ja mogę zmienić w takim razie? Wziąć sobie. A tu jest jeszcze fiber, dobra. Weźmy to. I dołóżmy, jest. No już weźmy. Ok, teraz to weźmy. I rozpalmy. O! No to szybko poszło, nie? Watch out of your body. Fluids and dehydration can be dangerous. Some green coconuts to stay ahead. Find some green coconuts to stay ahead. Find a green coconut. Hit with something sharp. Drink from the green coconut. No dobra. To szukamy kokonaty. O nie, mamy kokonaty przecież. Tutaj były. To mam. Tu nie wiem, co jest z siekierką, a co jest. Tu mam co? Hammer. Jedynka. To jest siekiera. Stripped coconut. Weź, nie mów, że ja siekierkę wyrzuciłem znowu. Ja pierdoczę. Gdzie jest moja siekiera? No i mamy coconut water. Napij się. A to nie był green coconut. Dziwna rzecz. Ale wiecie co? Może kiedy indziej. No dzisiaj mam dosyć tej gry już. Słuchajcie, no zobaczymy. Gra dużo jeszcze wymaga do naprawy. Gra się dziwnie, strasznie dziwnie. I myślę sobie, że no i ma jakieś. Jest interesująca, ciekawa. Bardzo podobna do Stranded Deep, tylko że Stranded Deep jest o poziom wyżej, nie? O wiele lepsza. Graficznie, jak i intuicyjnie. No dobra, dziękuję Wam serdecznie, moi drodzy. Pograliśmy, zobaczyliśmy. Na pewno wrócę do tej gry jeszcze. Może jak będzie kolejne update, albo kilka update'ów, jak będzie lepiej ona wyglądać. Zobaczymy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam do tego. I trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.